Już czwarty raz organizujemy wielkie wydarzenie. Tegoroczne wydarzenie jest wyjątkowe, bo w wyjątkowym miejscu. Jeden taki dzień w roku, Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, kiedy wspólnie z Amazonkami staramy się powiedzieć: przyjdź tutaj, zbadaj się, dajemy Ci taką możliwość w naszej strefie i wprowadź te badania w swoje życie, badaj się regularnie. Dlatego, bo Twoje życie i zdrowie są ważne. Prowadzimy edukację dla kobiet w każdym wieku, więc jesteśmy i tutaj i odpowiadamy na pytania kobiet a propos zdrowia, profilaktyki, wykonujemy pomiar ciśnienia i mówimy o tym, jak dbać o siebie w każdym wieku. Gdyby nie taka akcja organizowana wczesnego wykrywania raka, to nie wiem, co by ze mną było, więc ja popieram takie akcje i uważam, że wiele osób może to uratować. Z racji tego, że w zeszłym roku zostałam babcią, stwierdziłam, że muszę zacząć dbać o siebie, a ponieważ jedna ze znajomych pań poinformowała mnie, że dzisiaj można za darmo skorzystać, no to jestem. Trudny dostęp dzisiaj do wszystkich badań. Chcielibyśmy, żeby to było od ręki, prawda, że mamy problem i robimy badania. Na dzień dzisiejszy nie jest to takie proste, żeby było od razu. Myślę, że taką najlepszą zachętą jest to, że warto wiedzieć, warto być świadomym, warto kontrolować własne zdrowie. Nie można być biernym. Piosenka Happy, tak? Jest takim tutaj nawiązaniem do tego, żeśmy się cieszyli po prostu ze wszystkiego i żeśmy się jakoś tak specjalnie nie denerwowali na co dzień, nie przejmowali innymi rzeczami, tylko troszeczkę tej radości w nas, żeby zostało.